Dzień dobry. Dzień witam. Dobry. Dzień dobry. Słyszymy się, tak? Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na debacie, czy 100 spółek gamingowych na GPW jest możliwe, kiedy nastąpi przesyt branży i jaki będzie miało to wpływ na spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych New Connect. Ja nazywam się Ewa Kumorek-Fedor, jestem założycielką i prezesem Klubu Inwestorek Indywidualnych i będę miała przyjemność poprowadzić tę debatę. Naszymi gośćmi dzisiaj są panowie, pan Maciej Bombol, dyrektor działu rynku pierwotnego Giełdy Papierów Wartościowych, pan Krzysztof Kostowski, prezes Playway oraz pan Łukasz Mach, prezes Image Power, a wcześniej szef marketingu w takich firmach jak CD Projekt, CI Games, The Farm 51 i Klabater. Proszę Państwa, witam panów serdecznie. I Państwa. Można śmiało powiedzieć, że polski rynek gier komputerowych jest swego rodzaju fenomenem. Na warszawskiej giełdzie łącznie na rynku głównym i na New Connect mamy notowanych prawie 80 spółek, dokładnie 78 firm i jest to jeden z najliczniej reprezentowanych sektorów. Co ważne, wśród nich można znaleźć zarówno niewielkie podmioty, jak i prawdziwych gigantów, takich właśnie jak CD Projekt. W szczytowym momencie rynkowa wartość tego sektora wyceniana była na warszawskiej giełdzie na prawie 60 miliardów złotych, a obecnie jest to około 20 miliardów złotych. Co świadczy, że nie jest to też łatwy biznes i rządzi się właśnie on takimi, można powiedzieć, własnymi prawami, a ponadto jest wrażliwy na zmiany ogólnych tendencji na giełdzie. Proszę panów, pierwsze moje pytanie do pana Macieja Bombola. Proszę powiedzieć, obecnie trwa zła passa dla gamingu. Czy jest szansa, że branża się podniesie, czy złoty okres już za nami? No cóż, dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu jeszcze raz. Znaczy miło mi, że uczestniczę w tym panelu. Szczerze mówiąc, moja wiedza na temat gamingu jest znacznie mniejsza niż panów, którzy tutaj występują razem ze mną, czyli pana Krzysztofa i pana Łukasza, ale postaram się spojrzeć trochę na to ze strony, od strony giełdy. Jeżeli chodzi o przyszłość gamingu, wydaje mi się, że tutaj nie ma wątpliwości, że w Polsce mamy naprawdę bardzo wielu kreatywnych, przedsiębiorczych ludzi, którzy chcą odnieść sukces. Również branży, jest bardzo dużo takich osób w branży gamingowej. Wydaje mi się, że tutaj jakby jestem spokojny co do rozwoju branży jako takiej. Zresztą jeżeli spojrzymy na taki raport, tylko on jest z października tamtego roku, gdy Gaming Industry of Poland 2021, no to mamy w tej chwili, znaczy na podstawie tego raportu mamy 470 spółek gamingowych, znaczy mówiąc dokładnie game developerów, tak, żeby to było tak bardziej precyzyjnie. Teraz pewnie już, ponieważ minęło już dobre kilka miesięcy, więc pewnie już może takich studiów w Polsce nawet być około 500, więc wydaje mi się, że tutaj jakby ja jestem spokojny, jeżeli chodzi o branżę gier w Polsce, tak, jakby tutaj jestem przekonany, że będzie się rozwijała szybko, coraz szybciej w najbliższych latach. Jeżeli chodzi o to, co się może wydarzyć na giełdzie, no tutaj pamiętajmy o tym, że mamy, no ostatnio mamy dużą zmienność na rynku. Mamy sytuację, która no jednak powoduje pewną słabość kursów akcji. Tutaj można długo opowiadać, oczywiście to jest kwestia taka, że zacznijmy od tego, że przez wiele lat mieliśmy środowisko bardzo niskich stóp procentowych i to wykreowało jakby to jakby nadmiar taniego pieniądza na rynku, no który jakby szukał jakby możliwości inwestycyjnych, w związku z tym były grane, tak mówiąc kolokwialnie, różne tematy. Był taki okres, kiedy spółki gamingowe były bardzo modne. Wzięło się to stąd między innymi, że w momencie, kiedy zaczęła się pandemia i kiedy no, prawie wszyscy z nas musieli siedzieć w domach, mniej lub bardziej, no to po prostu mieli więcej czasu na granie w gry, na korzystanie z tego typu przyjemności, w związku z tym jakby przychody spółek gamingowych bardzo szybko zaczęły rosnąć, a to się przełożyło na zainteresowanie spółkami gamingowymi na giełdzie i w związku z tym jakby mieliśmy taką bezprecedensową hossę, która spowodowała, że wiele spółek, tak trzeba to chyba dzisiaj z dzisiejszej perspektywy powiedzieć,
no, jednak odrywała się od fundamentów, miała zbyt wysokie wyceny, które nie były uzasadnione przychodami i zyskami, czy nawet nie tylko mówię o historycznych, ale nawet tymi, które realnie były do osiągnięcia i w związku z tym no, nastąpiła taka dosyć bolesna korekta, urealnienie wycen. Jeżeli sobie popatrzymy na to, jakie to były spadki, no bo oczywiście każda spółka się zachowała trochę inaczej, natomiast generalnie zdecydowana większość spółek gamingowych od półtora roku jest w BES-ie. Spadki od, tylko ja nie liczę od początku, czy można powiedzieć od początku BES-y, tylko bardziej liczę od maksymalnej ceny akcji danej spółki, to średnia mediana spadków jest na poziomie 60%, natomiast są niechlubni rekordziści, którzy spadli o 90 kilka procent nawet, więc to już jest naprawdę dramatyczna sytuacja z punktu widzenia inwestorów. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że ta hosta rzeczywiście była bez precedensu. Te spadki wydaje mi się, że w dużej mierze albo w przypadku większości spółek są przesadzone i wydaje mi się, że po tym półtora roku już powinniśmy, gdyby nie było tej sytuacji, o której zaraz powiem, to właściwie po tym półtora roku to już właściwie BES-a powinna wygasać i powinny być podstawy do tego, żeby zaczęła się kolejna fala hossy na gamingu. Natomiast no, niestety są czynniki zewnętrzne, niezależne od gamingu, które powodują, że mamy dalej BES-y. Skąd się zaczęła BES-a? No, pamiętajmy o tym, że półtora roku temu, w grudniu 2020, mieliśmy debiut kolejnej gry CD Projektu, wszyscy wiemy, Cyberpunk. I niestety no, ta premiera nie wyszła, tak? Znaczy, to wszyscy wiemy. Znaczy, gra generalnie jest bardzo dobra, natomiast no, miała dużo błędów. To spowodowało początkowe zniechęcenie graczy. I to właśnie trzeba przyjąć, że to jest właśnie początek BES na rynku gamingu. Znaczy, słyszałem głosy, że sam debiut Huge'a w lutym 2021, no uważam, że nie, no bo sam debiut jako taki to nie wywołał BES-y, to jest tylko tyle, że była kolejna spółka, która no niestety od debiutu zaczynała, znaczy akcje tej spółki zaczynały się zsuwać w dół. Natomiast jeżeli mówimy o tym, co zmieniło sentyment na rynku, to ewidentnie CD Projekt i nieudany debiut Cyberpunka. Oczekiwania były bardzo, bardzo wyśrubowane, zarówno zarząd jakby miał bardzo wysokie prognozy, oczekiwania co do tego, jak to będzie super po debiucie. W związku z tym inwestorzy też mieli bardzo wygórowane oczekiwania. No i niestety okazało się, że ta gra no, nie odniosła takiego sukcesu, jak wszyscy myśleli. No i mamy to, co mamy, tak? No, CD Projekt jakby miał kapitalizację powyżej 40 miliardów, teraz ma kapitalizację na poziomie 10 miliardów, więc to jest jakby bardzo bolesna przecena. Natomiast jeżeli mówimy o rynku jako całości, no to w tej chwili, tak jak powiedziałem, no średnio od mediana tych spadków od szczytu to jest na poziomie 60%. Wydaje mi się, że na tym poziomie cenowym, przy tym poziomie cenowym wiele spółek już naprawdę jest atrakcyjnych i jest, ma taki poziom wycen, biorąc pod uwagę spodziewane, prognozowane zyski i biorąc pod uwagę stopę dywidendy, bo też jakby niektóre spółki płacą całkiem przyzwoitą dywidendę. To zaraz pewnie pan Krzysztof o tym będzie mówił, to wydaje mi się, że naprawdę tutaj już, wydaje się, że gaming jako taki miałby szansę już odwrócić trend. Natomiast problem polega na tym, to jest to, co powiedziałem wcześniej, mamy gorszą sytuację makro na całym świecie, rosnąca inflacja i to tak coraz szybciej, to powoduje, że jak rośnie inflacja, no to banki centralne muszą podwyższyć stopy procentowe. Bank Centralny, Europejski Bank Centralny ciągle czeka, no ale generalnie czy Fed, czy banki w innych krajach jednak już zaczęły ten cykl podwyżek stóp procentowych. U nas no, chociażby wczoraj była kolejna podwyżka stopy bazowej Banku Centralnego, stopy referencyjnej. Więc widać wyraźnie, że tutaj mamy środowisko rosnących stóp procentowych, które jest wymuszone wysoką inflacją, rosnącą dalej ciągle inflacją i też jakby wysokim poziomem surowców energetycznych. Więc jakby tutaj i do tego jeszcze jest rosną ceny żywności, co też wpływa na inflację. No tutaj jakby oczywiście wojna na Ukrainie też ma swój udział niestety. Z jednej strony to jest to, że wojna, to agresja Rosji na Ukrainę spowodowała nie tylko to, że trzeba zwiększyć wydatki zbrojeniowe, ale też jakby to jest związane ze wzrostem cen surowców i to też jest związane niestety ze wzrostem cen żywności, bo jak wiadomo Rosjanie blokują eksport zbóż chociażby
które są na terenie Ukrainy i to ma swoje konsekwencje, jeżeli chodzi o ceny żywności na całym świecie. Więc jakby to są takie elementy, które powodują, że jest coraz trudniejsza sytuacja w gospodarkach, w gospodarce światowej, a także to się przekłada oczywiście na giełdy, nie ma cudów. Giełda jak gdyby no tutaj no, musi reagować na to, co się dzieje w realnej gospodarce. I w związku z tym jakby no, mamy spadki, no, jeżeli chodzi o Nasdaq, no to, bo jeżeli mówimy o gamingu w Polsce, no to jeżeli myślimy o takim, znaczy można powiedzieć, takim indeksie, który mógłby oddawać mniej więcej koniunkturę na światowych rynkach, no to niestety, jeżeli chodzi, mówimy o Nasdaqu, no to Nasdaq miał swój szczyt w listopadzie tamtego roku i znaczy to już jest ponad pół roku spadków i w tej chwili jest mniej więcej 30% poniżej szczytu, więc to pokazuje, że to nie jest tak, że tylko gaming w Polsce spada, ale generalnie jakby no, spółki technologiczne, spółki z branży gamingowej na całym świecie mają gorszy okres i tutaj jakby no, nic o to nie poradziłem. Musimy spokojnie czekać, aż rynek się spokoi. Dobrze, bardzo dziękuję. To ja teraz jeszcze poproszę krótko o wypowiedź pana Krzysztofa właśnie. Czy jest szansa, że branża się podniesie i właśnie skąd wzięła się ta zła pasta w branży, pana zdaniem? Znaczy, techy mocno wzrastały w 2020 roku i w 2021 i trzeba było za to zapłacić cenę w dobie wysokich stóp procentowych. Moment, kiedy interes, no, kiedy dawaliśmy czas tym techom na rozwinięcie się, to widać właśnie często na Nasdaqu, no już nikt nie czeka na Shopify, jak jeszcze podniesie swoje, powiedzmy, wyniki, tylko z $1600 spada na 330, więc rynek na całym świecie dostał, ale zaczynają się pojawiać, bym powiedział, ciekawe oferty. Ja jako na przykład inwestor w zeszłym roku interesowałem się głównie spółkami, na przykład Kenty, czy spółkami, które wypłacały dywidendę w przedziale 3, 5, 6%, a w momencie, kiedy moja spółka poinformowała o dywidendzie, powiedzmy sobie kilka tygodni temu, to był moment blisko ceny 240 zł, wtedy stopa dywidendy growej spółki wychodziła 7,6%. To bym powiedział, nie jest tak źle. Co prawda od tego momentu akurat, nie komentuję kursu, ale faktycznie odbiliśmy 35% w górę, tak jak patrzyłem wczoraj, co oczywiście nic nie oznacza, bo wszystko jeszcze może się na rynku zdarzyć, ale inwestorzy zaczynali moim zdaniem patrzeć na spółki pod względem może dywidendy, bo dywidenda jednak jasno pokazuje, jakie jest zdrowie danej firmy. Jeśli rzeczywiście wypłaca pieniądze na konta inwestorów, to znaczy, że te środki są fizyczne, a nie papierowe, czy wyprodukowane w Excelu. I tutaj kolejne badanie spółek, na pewno będziemy w tym roku badali spółki pod względem CZ-ów w przyszłości, będzie dochodziło pewnie do mijanek między częścią spółek. Też będą obserwowane zarządy, plany motywacyjne, ostatnio właśnie kazus ten Square'a, plany wypłat CD Projektu, który akurat był już wcześniej opisywany. Ja akurat tego do końca nie zrozumiałem, dlaczego takie było zimne przyjęcie tego wypłaty z planu motywacyjnego, który był dużo wcześniej opisany, ale tak, nadzieja będzie jednym, a gołe fakty będzie drugim, czyli to, co akurat ja, tworząc spółkę 11 lat temu, miałem na uwadze, chciałem, żeby to była spółka może nie prognozująca wielkich zysków, ale jednak stanowczo i co kwartał czy rok walka o zwiększenie zysku, bo czy się uda, tego nie wiemy. Na razie można powiedzieć, do tej pory track record jest poprawny i udaje nam się zwiększać te zyski, no to spółki tego typu mam nadzieję, że będą dalej w zainteresowaniu lub będą nawet zwiększały zainteresowanie w oczach inwestorów. Zachowania zarządu, jakość tego, możliwość kolejnych dublowania czy powtarzalności tych zysków będzie ważna i prawdopodobieństwo będzie ważne. Nowe podmioty będą pewnie miały troszeczkę ciężej, bo fundusze raczej przyzwyczaiły się do starych spółek. Jeśli jeszcze mają je w swoich portfelach, nie doszło do umorzeń, to w momencie odbicia rynku może się zdarzyć, że fundusze jednak skupią się na tych podmiotach, które miały do tej pory, ale na pewno rynek nam jeszcze niejedno pokaże. Sam obserwuję codziennie, co się dzieje
na rynku amerykańskim, mimo że przykładowo Netflix spadł z 680 na 400, a później jeszcze na 160, to wcale nie znaczy, że będzie cały czas wzrastał, bo jednak inwestorzy oczekują znaczących wzrostów po spółkach wzrostowych, a po spółkach już powiedzmy dojrzałych oczekują CZ-ów w granicach pewnie 15, te kierunki. Sam mocno się zainteresowałem na przykład Goglem, bo jako firma technologiczna jest na CZ-cie z tego, co ostatnio patrzyłem, 14, czyli moim zdaniem ten rynek zaczyna robić się co najmniej ciekawy. Czy okazją to trudno powiedziane, ale na pewno dużo ciekawszy niż był w poprzednich latach. Nie słychać. Przepraszam. Oddaję panu głos, panie Łukaszu. Teraz proszę pana o krótką wypowiedź. Jasne, ja się trochę odniosę może z innej strony, to znaczy ja przede wszystkim nie uważam, że gaming łapie zadyszkę, czy też jak wolą mówić inni, game dev. Ja mam wrażenie, że pewien problem widoczny jest oczywiście na tym styku game devu i giełdy. I oczywiście tutaj jakby też my operujący gdzieś okrakiem między giełdą a gamingiem, lubimy patrzeć jakby na całą branżę przez to szkiełko giełdowe, ale to nie jest pełen obraz. Gaming ma się dobrze, gaming się nawet nie musi podnosić, bo zasadniczo nie upadł. Natomiast problemem jest oczywiście jakimś, jak na nowo wzbudzić czy rozbudzić zainteresowanie inwestorów tym rynkiem. Odzyskać ich zaufanie. Tak, odzyskać ich zaufanie. Natomiast ja jeszcze chciałbym się odnieść do innej kwestii, to znaczy o tym się mało mówi, bo mówimy dużo o tym, że osłabł jakiś tam excitement, sentyment inwestorów do branży gier, ale to nie jest pełen medal. Druga strona medalu jest taka, że osłabł też entuzjazm game developerów do świata giełdy. I to jest też odczuwalne, jeśli chodzi o tą polską branżę. Pamiętajmy, że to, co się wydarzyło kilka lat temu, to znaczy ten styk świata giełdy i świata branży gier, no to był przewrót kopernikański dla branży gier, dlatego że pojawiły się nagle bardzo duże pieniądze. One trafiały do bardzo różnych podmiotów, czasami niekoniecznie tych, do których powinny trafić. Wydarzyło się bardzo dużo różnych historii, tych pozytywnych, szybkich wzrostów, ale też dużo smutnych opowieści o tym, o studiach, które po prostu gdzieś tam po drodze padały, czy nie dowoziły tego, co obiecały. Nie odnoszę się już nawet tutaj do CD Projektu, o którym wspominał pan Maciej, bo to jest jakby jakaś zupełnie odrębna historia. Natomiast wszyscy, którzy śledzimy historię i losy branży gier, no też znamy wiele smutnych opowieści o tych, którym się nie udało. Więc nastąpiło po tych kilku latach boomu jakieś takie naturalne chyba zmęczenie materiału. Natomiast wniosek optymistyczny z tego jest taki, że nic nie trwa wiecznie i jeśli coś się kończy, się jakaś fala tej współpracy między giełdą a branżą gier się zakończyła, to prawdopodobnie za jakiś czas ruszy nowa, która być może, ja mam taką nadzieję, też oczywiście przede wszystkim jako człowiek, który bardziej reprezentuje game dev niż giełdę, chociaż oczywiście z racji tego, że mamy spółkę na New Connectie, interesuje się giełdą, natomiast jestem człowiekiem, który wywodzi się z game devu. Ja po prostu liczę na to, że w tej chwili trochę na rynku inwestycyjnym zostali ci ludzie, którzy brzydko mówiąc odrobili lekcje z branży gier, trochę zrozumieli, że ten rytm bicia serca branży gier jest inny niż ten bezlitosny, kwartalny rytm giełdy i być może ta druga fala sukcesu, w którą ja wierzę głęboko i tutaj podzielam też opinię przedmówców, jakby ten segment ma szansę się odrodzić, natomiast on musi się odrodzić trochę na chyba wzajemnym, większym zrozumieniu tych dwóch środowisk, czego my nawzajem oczekujemy i co możemy sobie nawzajem zaoferować, tak mi się wydaje. No właśnie, to w takim razie mam jeszcze takie pytanie. Czy nowe spółki na giełdzie w branży stanowią zagrożenie już dla tych istniejących, czy właśnie może odwrotnie, że pokazują, że wielkość i siłę tej branży? To jakbym się wtrącił, myślę, że spółki nowo wchodzące powinny pokazać prawdziwy, coraz więcej biznesu. To, co jeszcze po pierwsze od nas dużo spółek wchodziło, jeszcze w 19-20 roku nie zawsze było, można było pokazać nadzieję kolejnych hitów, umiarkowane przychody obecne,
myślę, że te wymagania, przynajmniej moje do spółek, które chcą wchodzić na giełdę, raczej rosną. Mamy oczywiście problem, że inwestorzy podpisywali często z prezesami tych spółek listy intencyjne lub ustalali, że ich inwestycja w roku 18, 19, 20 jest podyktowana wizją wejścia na giełdę. No i dzisiaj ci inwestorzy rzeczywiście wymagają od tych podmiotów, aby swoją drogę dalej prowadziły, że chcieliby jednak mieć swój papier płynny, kupić, sprzedać, a nie zawsze moim zdaniem ma to sens. Wejście dzisiaj spółki, która nie ma realnego biznesu, ważnej premiery za sobą lub przed sobą, no może nie być ciekawym, powiedzmy, wydarzeniem na giełdzie i już sami inwestorzy wiedzą, że sensowność takich posunięć jest mała. Wejście pod ważną premierę, która już miała na przykład demo, prolog i już ma większą sens. Wejście po ważnej premierze, co prawda odejmuje trochę kolorytu dalej spółce, ale też pokazuje, że jeśli ta premiera była udana, że zespół spokojnie będzie mógł dalej się utrzymywać, a jako obecność na giełdzie ma swój drugi sens. Zobaczymy. Na pewno my rekomendujemy, jako że dołożyłem swój kamyk do tego rynku i bardzo temu rynkowi jestem wdzięczny, giełdzie, inwestorom. Dzięki nim powstały niezliczone ilości gier, podmiotów, zysków w grupie Playway, bo na pewno to nie byłby ten rozpęd. Rok 2020 jakoby nie był w pewnym momencie szalonym, dał otwarcie 40-50 zespołom z samej naszej grupy, spółkom, z których mogę powiedzieć, że z co najmniej 15 jestem dumny. Oczywiście nie ze wszystkich, nie ma cudów, ale też nie z dwóch. Jest wiele podmiotów, z których ja bym powiedział dla 5 było warto, a dla 15 już tym bardziej. Dzisiaj dosyć mocno pracuję i rozmawiam z funduszami inwestycyjnymi o zastąpieniu tych inwestorów właśnie jakimś funduszem, żeby ktoś z boku mógł wejść w celu handlowych, handlu akcjami na przykład, w momencie, kiedy jedna z tych spółek osiągnie sens, bo cały czas ten system, jakby nie patrzeć, motywuje naszych ludzi. Te zespoły, które jednak widzą zyski, możliwe zyski, albo już oglądają zyski z wydanej swojej gry, widzą, że ta droga na giełdę jest, a akcje, czy będą chcieli sprzedać programiści, graficy, czy nie, są dosyć wysoko wyceniane. Oczywiście na to wpływ obecnie ma premiera, dobre przyjęcie, ale jest taka możliwość, ten motywator bez dwóch zdań działa dzisiaj. Więc jeśli uda mi się na przykład, a walczę o to, pozyskać dodatkowy kapitał, który jednak będzie funduszem, tak jak ci inwestorzy byli inwestorami, którzy z boku sami też decydowali, nie tylko ja, ale i oni, w jaką spółkę zainwestować, a jaką w ogóle nie, no to na pewno by było akurat dla nas nowym rozdaniem, jeśli chodzi o czy 100 spółek może być na giełdzie. Ze swojej strony, tak jak Playway wprowadzał wiele tych podmiotów, to teraz jest to totalnie inne. Wprowadziliśmy ostatnio Big Cheese'a, dużą spółkę, ale jest to rzadziej, są to przemyślane i wizja kiedyś moja wprowadzenia 40 spółek, już wprowadzono 24, jest, ale ona jest rozbita na pewno te 16, jeśli w ogóle, to przez wiele lat. Faktycznie ciągota obecnie zespołów jest troszeczkę mniejsza, bo ten CZ obecny w wielu podmiotach w okolicach 10-15 jednak rodzi pytanie, ale moim zdaniem rynek może się odrodzić. Rynek jest sinusoidalny. Ile będzie trzeba czekać, zobaczymy. Na pewno motywacja zespołów jest dosyć duża, a giełda nam bardzo pomogła w rozwinięciu tego biznesu jako PLW. Bez dwóch zdań, jeśli nie miałbym, sam nie byłbym na giełdzie, nie miałbym spółek, które walczą o tą giełdę, dywidenda tego roku 127 milionów byłaby nierealna. Dziękuję. Panie Macieju, jako przedstawiciel giełdy, bardzo proszę, właśnie czy te nowe spółki na giełdzie w branży stanowią zagrożenie dla tych już istniejących? Czy... Tak, zanim odpowiem na pani pytanie, jeszcze chciałem podziękować panu Krzysztofowi za miłe słowa na temat giełdy. Też jestem przekonany, że giełda pomogła grupie Playway. Mi się wydaje, że w ogóle warto być spółką giełdową i jest dużo elementów takich, które decydują o tym, dlaczego warto być na giełdzie. To jest nie tylko pozyskanie kapitału, bo przecież CD Projekt, pamiętajmy, nigdy kapitału z giełdy nie zebrał, a przecież odniósł niebywały sukces. Oczywiście to jest przede wszystkim sukces ludzi, deweloperów, którzy tworzyli grę i tak dalej, no ale też giełda pomogła w sensie promocji marki, rozpoznawalności i tak dalej, też wiarygodności spółki.
wiarygodności. Dokładnie tak. Więc teraz wracając, wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnego konfliktu. Znaczy to jest tak, że tak naprawdę z punktu widzenia inwestorów wydaje mi się, że im więcej spółek na giełdzie jest, tym jest lepiej. Oczywiście ważne, żeby to były spółki jakościowo dobre, które mają perspektywy rozwoju, które są dobrze zarządzane, które mają sensowną strategię, które mają ciekawe equity story, które po prostu są w stanie w przyszłości generować coraz większe zyski, a tym samym mieć coraz wyższe wyceny, bo dzięki temu inwestorzy po prostu mogą zarobić. Natomiast wiadomo, że na giełdzie, jeżeli patrzymy na to historycznie, bywało różnie, jest trochę jeszcze na giełdzie spółek, które no, nie powinny trafić na giełdę, tak powiem brutalnie. Był taki okres, kiedy jakby no, ważna była ta liczba, można powiedzieć, debiutów i liczba spółek, natomiast tak naprawdę no, nie wszystkie spółki z perspektywy czasu dojrzały do tego, żeby być spółką giełdową, bo to jest jednak też pewne wyzwanie dla spółki, pewna odpowiedzialność. Zbyt wcześnie nie można wchodzić na giełdę, ponieważ to jakby wszyscy wiemy, że spółka, która wchodzi na giełdę, już powinna, tak jak powiedział pan Krzysztof, już powinna mieć coś za sobą, prawda? Powinnaś mieć jakiś chociażby jedną udaną premierę i wtedy to już jest zupełnie inna historia. I wtedy też można liczyć też na wyższą wycenę. Więc ja uważam tak, że każda nowa spółka jest przez nas mile widziana. Wydaje mi się, że dzięki temu inwestorzy po prostu mają większy uniwers, większe możliwości inwestycyjne. No i to jest oczywiście wyzwanie dla tych spółek, które są, w tym sensie, że one muszą walczyć o kapitał inwestorów, tak? Mają większą konkurencję. Jeżeli będzie więcej spółek, no to te spółki, które już są na giełdzie, będą jakby musiały rywalizować o kapitały inwestorów, o pieniądze inwestorów po prostu z większą liczbą konkurentów. Więc jakby, ale to jest taka zdrowa konkurencja, mi się wydaje, tutaj nic złego. Natomiast jakby to, co jest mi się wydaje najważniejsze, to jest to, że pamiętajmy o tym, że no, giełda ma swoją cykliczność i ta cykliczność giełdy jest wpisana jakby w DNA giełdy, DNA rynku kapitałowego. Tak samo jest z cyklicznością rynku IPO, czyli ofert publicznych. Tutaj nie ma cudów. Był taki okres, kiedy po prostu wyceny na rynku były wysoko, w związku z tym wtedy założyciele uważali, że to jest dobry pomysł, żeby wejść na giełdę, bo można z ich punktu widzenia relatywnie tanio pozyskać kapitał i jakby mieć dzięki temu pieniądze na rozwój. Natomiast no, w momencie, kiedy jest BESSA, to wiadomo, że te wyceny są relatywnie nisko i założyciele zastanawiają się, czy rzeczywiście przy takiej wycenie warto sprzedać część swoich akcji albo warto zrobić emisję akcji, żeby mieć pieniądze na rozwój spółki. To jest jakby całkiem naturalne. Natomiast wydaje mi się, że na pewnym momencie no, ta cykliczność da o sobie znać. No niestety mamy taką sytuację, kiedy jest duża niepewność na rynkach, kiedy są te elementy, o których mówiłem wcześniej. W związku z tym wydaje się, że te lepsze czasy, no to jakby to jeszcze nie jutro, to jeszcze trzeba trochę poczekać. Być może to będzie właśnie przełom tego roku i następnego, być może dopiero przyszły rok, czas pokaże. Natomiast chodzi o to, że prędzej czy później dojdziemy do takiej sytuacji, kiedy wyceny będą atrakcyjne dla założycieli, dla tych, którzy chcą wprowadzać spółki na giełdę, a jednocześnie będzie popyt przy tych wycenach, właśnie będzie popyt ze strony inwestorów. To jest kwestia czasu po prostu, ja w to głęboko wierzę. Inwestowania długoterminowego, psychologia inwestowania też przy okazji się kłania. Panie Łukaszu, a jaka jest pana opinia? Nowe spółki oczywiście powstają cały czas i tutaj bardzo ciekawe jest to, co powiedział Krzysztof, że też te wymagania wobec nich są w tej chwili dużo wyższe i to widać między innymi po tym, jak tworzone są nowe spółki. W dawnych czasach, kiedy powstawało nowe studio, to ono zasadniczo było oparte o jakiś taki bardzo twardy zespół, stricte game devowy, programistę, producenta, grafika. W tej chwili widać, że ważne jest budowanie szerszych kompetencji w mniejszych zespołach. To znaczy elementem przygotowania biznesowego, między innymi pod wejście na giełdę, ale przecież nie tylko, jest to, żeby dzisiaj w takim studiu no nie byli sami ludzie tworzący grę, ale też ludzie, którzy potrafią zająć się bizdevem, PR-em, marketingiem. To jakby to widać, jeśli spojrzymy na te studia, które się pojawiły no, w ostatnich miesiącach, latach, tutaj warto przywołać jakiś ostatni przykład, pewnie Rebel Wolves, czyli studia założonego przez Konrada Tomaszkiewicza, byłego dyrektora w CD Projekcie, czy wcześniejszy case, chociażby Star Wars Industries, tak, też spółki skrojone ewidentnie pod jeden duży, poparty jakimś budżetem marketingowym sukces, no to widzimy, że oni zupełnie już inaczej podchodzą do tego modelu biznesowego i zupełnie inaczej budują strukturę swojej spółki. Ja bym powiedział, że w ogóle, znaczy i oczywiście odpowiadając na pytanie, no to jakby te spółki i zwiększają konkurencyjność, jakby między nami konkurencja jakby jest coraz większa,
ale oczywiście całościowo przyczyniają się to też do jakiejś budowy ogólnej masy branży gier. Jeśli chodzi o jakieś takie przeciwności, z którymi te spółki mogą się w tej chwili stykać, to oczywiście o tym już trochę mówił Krzysztof. Ja bym jeszcze dodał, że tak naprawdę zatłoczenie na giełdzie to jest tylko jeden z problemów takich spółek. Dużo większym problemem jest prawdopodobnie zatłoczenie na rynku zbytu i ta próba dotarcia do klienta końcowego, która też jest istotna jakby z perspektywy inwestorów. Jaki pomysł ma spółka na to, żeby do tych klientów końcowych graczy dotrzeć oczywiście, i tutaj jakby znowu wracam do tych szerokich kompetencji w stosunkowo niewielkich zespołach. Wiadomo, że jeśli rozmawiamy o gigantach pokroju CD Projektu czy Techlandu, to tam pewne rzeczy się dzieją jakby samoistnie siłą rozpędu i jakby tam się nikt nie zastanawia nad tym, czy to studio dowiezie, czy nie, nawet w przypadku CD Projektu, który poniósł jakąś wizerunkową porażkę z cyberpunkiem. Natomiast te małe zespoły no, muszą pokazać to, o czym wspominał Krzysztof, czyli jakiś konkretny pomysł na biznes i przede wszystkim pokazać, że jeśli nie mają na swoim koncie dużych sukcesów, o których mówił pan Maciej, to mają na przykład w zespole nazwiska, które te sukcesy mogą zagwarantować. Takim nazwiskiem jest na przykład czy Konrad właśnie w Rebel Wolfsie, czy Marek Markuszewski, szef Star Warda. To jest jakby takie... Ambasadorów mają, tak? Mają takich swoich ambasadorów, dokładnie tak. No to a panowie, a jak panowie oceniacie polski rynek z punktu właśnie widzenia atrakcyjności, jakości tych gier, powstających nowych gier? Czy to jest coraz lepsza właśnie jakość? Jesteśmy bardzo, bardzo konkurencyjni na tle, nie wiem, Europy, jak to wygląda? Bardzo dużo sprawdzamy, pozycji dużo się buduje. Biorąc pod uwagę, że znalezienie u nas finansowania obecnie jest trochę trudniejsze, zespoły dwa razy myślą nad tym, co zrobią, badają rynek, pytają graczy, pokazują swoje wstępne, powiedzmy takie preprodukcje wyjścia do rynku, zanim zaczną produkować daną grę 3 lata, żeby się później nie okazało, że nie mają dla kogo tej gry, niepotrzebnie tą grę produkowali. Nasz rynek, powiedzmy, cały czas walczymy o to, co rynek zachodni robił te gry od dawna. My, powiedzmy, no CD Projekt, ja na przykład pierwsze gry robiłem w 2005 roku, to są jakieś kierunki właśnie CD Projektu Wiedźmina pierwszego, te takie no, stare, zamierzchłe czasy, ale przez ten czas ten rynek nie był u nas. Ostatnie 5-10 lat to jest rozkwit i myślę, że nie wiem, czy niemiecki rynek jest taki złożony, jeśli chodzi o ofertę gier jak my. Nie wiem, czy każdy, czy wiele krajów ma właśnie blisko 500 zespołów spółek game devowych. Na pewno rozrost był. Giełda bez dwóch zdań w tym pomogła. Sam PR marketing, walka tych zespołów, chce wejść na giełdę, czy wszedł, czy nie. Inwestorzy, którzy kibicowali, bo trzeba powiedzieć, poza giełda super, ale giełda zrzesza inwestorów. Dla mnie kontakt tych inwestorów z zespołami jest bardzo ważny, bo jeśli ja mówię, słuchaj, ta gra rzeczywiście nie ma sensu, naprawdę nikt nie klika, ale ja bardzo chcę zrobić, bo zawsze chciałem. Później inwestorzy się dołączają. Słuchaj, ale ten Krzysiek to, czy ma rację, czy nie, ale w tym wypadku chyba ma, bo naprawdę nikt tą grę nie klika. Patrzyliśmy komentarze, nie ma żadnych komentarzy. YouTube sprawdziliśmy, nie ma. No i mają wpływ, bo już nie tylko jedna osoba może wpływać na danego prezesa, czy zespół, czy wspomagać go. I tutaj wpływ inwestorów jest dla mnie dużo większy niż rynkowi się wydaje. Tym bardziej w małych podmiotach, gdzie te zespoły chciałyby na przykład mojego kontaktu częstszego. Nie mam czasu, bo staram się nowe pozyskiwać, a inwestorzy bardzo w tym pomagają, kontaktują się co dwa dni co danego prezesa. On może się wyżalić, że ktoś mu przyszedł, ktoś odszedł. Bardzo dobry element dla nas przez ostatnie lata bez dwóch zdań. No i walka tych zespołów o bez dwóch zdań, okej, o pieniądze, o to, żeby mogli sprzedać swoje akcje, czy mieć dywidendę, coś powiązanego z giełdą, że już nie muszą... Prawda, na tym, żeby dobrą radę dać i na tych testach wcześniejszych, bo sami to... Tak, ale te, no, finalnie, żeby byli bogatymi ludźmi, walka, a co jest w tym złego? Niech walczą, dostali dzięki giełdzie możliwość przyspieszenia swojego rozwoju o 10 razy, turbo speed. Po prostu jeśli będziesz miał dobrą giełdę, dobrą grę, giełda możliwe i jeszcze zarobisz na tym, giełda wyceni to razy 10 lub razy 15, a w poprzednich latach razy więcej. Dlatego ten rynek bardzo się u nas rozrósł. Szkoda, że
Przykro oczywiście, że ten rok nie jest taki poprzedni, taki też ciepły dla tych zespołów. My akurat jako grupa staramy się cały czas werbować te zespoły. Może już tym razem nie jako spółki, one lądują wewnętrznie te zespoły, ale cały czas nie chciałbym, żeby ktoś, kto chce rzeczywiście robić grę, marnował się, może mieć pasję. Nie wiem, który, pierwszy, czternasty, szesnasty, on ma hit w głowie, którego ja mogę nawet nie widzieć i ważne, żeby on dalej był finansowany w momencie, gdzie ten rynek na przykład za rok może się odrodzi i wtedy przejmie od nas znowu finansowanie, inwestorzy wspomogą to, żeby te zespoły cały czas były finansowane. Kiedy Amerykanie w Electronic Arts czy Ubisoft, Francuzi zarabiali masę pieniędzy na grach, nasz rynek był na dalekim końcu, my mogliśmy tylko to oglądać. Teraz gonimy, a ci inwestorzy na pewno nas wspomogli w tym temacie. Dziękuję. Pan Łukasz teraz. Zmiana kolejności, okej, dobrze. No to jest oczywiście pytanie o jakiś taki uśredniony potencjał polskiego rynku, jest trudne. Ja bym powiedział, że oczywiście chyba bym się w ogóle nie pokusił stawiać jakieś ogólne diagnozy, to jest taka dosyć karkołomne przedsięwzięcie. My gdzieś oczywiście wszyscy podskórnie czujemy, że historia ostatnich lat polskiego game devu to jest no na pewno bardziej historia sukcesu niż porażek. Ja zawsze w takiej sytuacji stawiam, że staram się trochę zmienić perspektywę, to znaczy nie patrzę insidersko tutaj z Polski, tylko staram się przyjąć perspektywę kogoś z zewnątrz, kogoś ze świata. I to myślę bardzo pomaga, bo jak spojrzymy na polską branżę okiem, nie wiem, zagranicznego dziennikarza albo zagranicznego szefa wielkiego giganta, który planuje inwestycje w Polsce, no to oczywiście bardzo szybko dochodzi do nas, że mamy do czynienia z historią sukcesu, ponieważ ci ludzie nie zajmują się tym, czy my mamy w Polsce jakby odwrót sentymentu, albo że jakaś jedna gra nie miała takiej premiery, jaką obiecywała. Więc ta perspektywa zewnętrzna bardzo pomaga, żeby móc sobie powiedzieć uczciwie, że rzeczywiście z polską branżą jest wszystko okej. My oczywiście żyjemy tutaj naszymi problemami, bo umówmy się, że te problemy nie dotyczą tylko i wyłącznie tematów sentymentu inwestorów czy pozyskiwania środków na swoje produkcje, ale one na przykład dotyczą też coraz bardziej zatłoczonego rynku, gdzie trudno wyrwać dobrych specjalistów, którzy te gry będą nam robić. Te wszystkie zespoły, o których też wspominał Krzysztof, no to są jakieś kolejne studia, które są łakomym kąskiem, między innymi dla takich podmiotów jak Playway, ale również dla podmiotów zagranicznych. Także optymistyczny wniosek jest taki, że mimo tych problemów, o których już tutaj wspominaliśmy i w sumie trochę, których dotyczy ta rozmowa, to historia polskiej branży, myślę, na pewno w ostatnich 5-6 latach, ale myślę też, może mógłbym to rozciągnąć na ostatnią dekadę, to jest historia sukcesu. I tutaj oczywiście trzeba wyraźnie powiedzieć, że udział giełdy i kapitału giełdowego w tym sukcesie no jest absolutnie niebagatelny. Dziękuję. Mamy jeszcze dwa pytania. Kończy nam się powoli czas, więc szybko je zadam, bo bardzo istotne pytanie, jeśli chodzi o konsolidację, tak? Czy polski rynek producentów gier będzie się właśnie konsolidował i czy będzie to odbywało się właśnie na naszym rodzinnym rynku, czy z udziałem globalnych graczy, potentatów? Mam kontynuować? Czy... Bardzo proszę, pan Maciej. Dobrze. Tak. Tak, dziękuję za pytanie, które tak naprawdę powinno być bardziej zadane moim kolegom, którzy uczestniczą ze mną w panelu. Chciałabym tutaj pijać. Znaczy ja powiem tak, z naszego punktu widzenia jeszcze chciałbym jeszcze raz podziękować teraz panu Łukaszowi z kolei. Zgadzam się, że generalnie historia polskiego game devu to jest historia sukcesu, niewątpliwego sukcesu. To, że tutaj mówiliśmy o CD Projekcie, że no, niestety nie wyszła premiera Cyberpunka, nie zmienia to faktu, że to jest Cyberpunk, to też jest świetna gra, która już się sprzedała w ponad 18 milionach egzemplarzy. I jeżeli będzie dalej się tak sprzedawać, a nawet z czasem lepiej, no to też to być może osiągnie nawet kiedyś tam sukces Wiedźmina, gdzie już sprzedano 65 milionów, więc spójrzmy na to też tak obiektywnie. Natomiast problem jakby jest taki, że na giełdzie rządzą emocje, w związku z tym dochodzi w ramach tej cykliczności, o której rozmawialiśmy, do przejściowego przewartościowania akcji, niedowartościowania akcji. No i jakby jeżeli jest bardzo dobry sentyment,
jest duży popyt na akcje, to wtedy rzeczywiście dochodzi do przewartościowania. Tym bardziej, że wszyscy właśnie uważali, że debiut Cyberpunka będzie wyjątkowo dobry i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym jakby mieliśmy taką sytuację, natomiast później było rozczarowanie i BESA niestety, która nie dotyczyła nie tylko spółki CD Projekt, tylko przełożyła się na postrzeganie całego rynku game devowego. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to jest naprawdę, uważam, świetna branża z perspektywami, dlatego my jako giełda staramy się, żeby takich spółek było jak najwięcej. Mam nadzieję, że na końcu jeszcze będzie możliwość porozmawiania o tym, jak zrobić, żeby było 100 spółek. Natomiast my z naszej strony, robimy... Nasze, tak. Ale to za chwilę, tak. Znaczy my jakby na naszej stronie naprawdę staramy się. No więc jakby chociażby też tworzymy indeksy. Jest indeks WIG Games od 2019 roku. Tam gdzie było 5 spółek, teraz mamy WIG Gry od marca tego roku, gdzie jest 19 spółek. No problem taki, że CD Projekt ma 65% jakby w tym indeksie 11 bit 10%, reszta już mniej. Po kilka procent czy nawet mniej. Natomiast generalnie staramy się naprawdę tutaj, żeby też jakby z naszej strony zapewnić takie instrumenty, które mogą zainteresować inwestorów tą branżą. Natomiast mówiąc o konsolidacji, bo pani się o to pytała, znaczy to jest tak, no wiadomo, że branża jest ciekawa, perspektywiczna, więc na pewno będą zawsze chętni na ciekawe studia deweloperskie, które zatrudniają kreatywnych ludzi. I tutaj jakby zarówno przejmującymi mogą być podmioty polskie, takie jak chociażby Playway, jak i zagraniczne, jak Tencent, o którym też już wspominaliśmy. Więc jakby tutaj wydaje mi się, że nie mamy się czego wstydzić. Polskie studia deweloperskie są na poziomie światowym, w związku z tym nie ma nic dziwnego, że mogą być obiektem przejęcia. Natomiast z naszego punktu widzenia lepiej, gdyby te przejęcia były robione przez spółki giełdowe, a nie przez Tencent, bo jeżeli Tencent przejmie polską spółkę, na przykład która jest notowana na giełdzie, to z dużym prawdopodobieństwem ona zniknie z giełdy. Więc jakby to na pewno nie jest w interesie giełdy czy polskich inwestorów, którzy mogliby w taką spółkę inwestować i partycypować we wzroście tej spółki, bo inaczej ona po prostu zginie jak gdyby w tej masie innych aktywów, które są w grupie Tencent, prawda? Dziękuję. Jeszcze bardzo krótko proszę o odpowiedź pana Krzysztofa i następnie pana Łukasza. Prawie konsolidacji. Ja może bym dodał, że jakby było jakieś zabranie, wykup z giełdy, który by był w dobrych pieniądzach jakiejś spółki, myślę, że inwestorzy mogliby przeżyć, zarabiając dobrze. Mieliśmy chyba Activision Blizzard przejmowany, jednak tam nie było. Inwestorzy chyba byli zadowoleni, bo też dostali jakiś bonus, więc ciekaw jestem, czy nie będzie jakiegoś wykupu. Oczywiście dla giełdy nie jest to idealne, bo chcemy, żeby te spółki trwały, wypłacały dywidendę, ale też można powiedzieć, że jeśli by kiedyś w takim kierunku jakaś spółka poszła, to myślę, że te pieniądze mogą z powrotem zasilić nowych deweloperów, którzy uzyskają te środki. A więc wiele funduszy na przykład mnie pyta, czy właśnie jest jakieś zainteresowanie dużych podmiotów, którzy szukają tego niższego CZ-u, więc dla części inwestorów pewnie takie zabranie z giełdy z dużym zyskiem, kuponem, dla części inwestorów byłoby to czymś ciekawym, ale życie pokaże. A jeszcze wracając do pytania, mogłaby pani mi jeszcze raz nakierować? Oj, mikrofon. Przepraszam. Pytałam, czy polski rynek producentów gier będzie się konsolidował i czy będzie się to odbywało w naszym rodzinnym gronie, właśnie czy bardziej z udziałem globalnych dużych graczy? Ja myślę, że bardziej globalni gracze, ponieważ oni wchodzą z pieniędzmi dosyć śmiele. Jeśli zobaczymy na wczorajsze wejście saudyjskiego funduszu w Embracera, czy 5% wejście saudyjskiego funduszu w Nintendo w zeszłym tygodniu bodajże, to są pieniądze, których na polskim rynku raczej nie ma. Nie są one na pewno w Polsce tak śmiałe i tak dynamiczne. Chodzi zapewne o szybkie transakcje, no i te fundusze tutaj są skuteczne bez dwóch zdań. Embracer pozyskujący tak dużą ilość spółek, to też są zaplecza na pewno finansowe, żeby wchodzić i kupować spółki po 500 czy miliard złotych, bo trzeba powiedzieć sobie, można by było, czy ja bym jako Playboy miał możliwości posiłkowania się takimi emisjami, na przykład jak Embracer, żeby przejmować co kilka miesięcy studio za 500 milionów czy miliard? Tutaj trudno mi powiedzieć, czy jednak nasz rynek byłby na tyle łaskawy pod takim względem. Na pewno inwestorzy obecni, którzy jeszcze mają
dolary, które czasami mogą być na przykład związane właśnie z wysokimi cenami ropy, no to dla nich obecnie rynek gier może się wydawać atrakcyjny. Jeśli coś jest spada poniżej tych powiedzmy 20, a na świecie poniżej pewnie 25, to jest coś, czego nie widzieliśmy jednak w poprzednich latach, więc zagraniczne fundusze w pierwszej kolejności pewnie bym tu widział. A czy konsolidacja rynku może być? Raczej widząc ostatnie działania, może postępować. Tutaj gracz ze Szwecji, Embracer, no, dużo konsoliduje rynku. My z jednej strony też jako Playway konsolidujemy, bo to jest ponad 120 podmiotów, tylko trzeba pamiętać, że one są tworzone praktycznie od zera u nas, a tam mówimy o jednak przejęciach za duże pieniądze, więc my dalej się specjalizujemy akurat w tym, co możemy, czyli pozyskiwanie zespołów, czy finansowanie ich na początkowej fazie, która wymaga mniejszych środków, ale co do przejęć, to akurat nie na ani ja akurat się nie specjalizuję, a czy polskie firmy się specjalizują, dosyć mały track record jak do tej pory. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panie Łukaszu. No tak myślę, że właśnie jeśli chodzi o ten kapitał zagraniczny, to w zasadzie nawet nie jest model konsolidacyjny, tylko bardziej taki akwizycyjny, agregacyjny, bo to jest trochę wszystko jakby wedle takiego powiedzenia, że większy zjada mniejszego i to jest rzeczywiście trend, który nie tylko w Polsce, ale i na świecie jakby w tej chwili się dzieje na naszych oczach i zresztą tutaj w Polsce no właśnie i Tencent i Embracer, ale też otworzenie studia przez Blizzard, no jakby ten ruch kapitału zagranicznego w Polsce jest bardzo widoczny. Jeśli chodzi o podmioty polskie, to oczywiście podejrzewam, że poza Playwayem i kilkoma innymi dużymi podmiotami nie ma tak dużych powerhouse'ów, które mogłyby w taki sposób rzeczywiście zagarniać pod siebie jakieś inne podmioty. Ja myślę, że ciekawe są też te modele, które właśnie mniej akwizycyjne, a bardziej na przykład łączenia się podmiotów, które są sobie jakoś tam powiedzmy biznesowo w miarę równe, tak? No na przykład ciekawy case wyrzucenia z siebie trzeciego podmiotu między Movie Games a Platinum Image, co jest bardzo jakby ciekawe, bo Movie Games jest spółką z takiego segmentu rozumianego bardzo komercyjnie. Z kolei Platinum Image to jest spółka, która jest oceniana głównie przez pryzmat swoich sukcesów artystycznych, więc dzieją się też takie fuzje i takie konsolidacje, które nie zakładają przejęcia, a po prostu jakieś wspólne biznesy. Co więcej, też warto tutaj pamiętać o tym, że branża gier to jest dosyć, chociaż inkluzywne, to jednak hermetyczne środowisko. Ja bym też nie zapominał o tym, że wiele bardzo ciekawych pomysłów na biznes bierze się nie tylko z mariażu spółek, ale również po prostu z czystych relacji towarzysko-zawodowych. Bardzo wiele ciekawych podmiotów, takich jak na przykład wspomniany już przeze mnie Rebel Studio, wynika z tego, że po prostu pan X, pani X znała pana Y, pracowali razem w dużym studiu takim jak CD Projekt czy Techland, dobrze im się pracowało i za jakiś czas otwierają głośny własny projekt. I myślę, że to też jest istotne, jeśli na przykład ktoś siedzi w branży i spojrzy na to, kto jest zaangażowany w Rebel Studio, to widać jak na dłoni, że to są weterani CD Projektu z bardzo różnych okresów, a osobą spinającą jest Konrad Tomaszkiewicz, który ich wszystkich znał, ponieważ przez 15 lat był dyrektorem w CD Projekcie, także te konsolidacje i przejęcia i dogadywania się i fuzje, one przebiegają na bardzo różnych poziomach, nie tylko managementowych, nie tylko zarządowych, nie tylko spółkowych, nie tylko giełdowych i kapitałowych, ale również takich branżowo-towarzyskich. Dziękuję, bardzo fajnie nam się dyskutuje, ale czas nam się już skończył, a musimy odpowiedzieć sobie na ważne ostatnie pytanie. Kiedy możemy liczyć właśnie na pojawienie się na warszawskim parkiecie tej setnej spółki z branży gier? Jak panowie? To może ja zacznę. Jeśli chodzi ze strony firmy Playway, tutaj bardzo zwolniliśmy tempo i sami wprowadziliśmy powiedzmy sobie badanie podmiotów, rozmowy z zarządami, zanim jakiś podmiot wprowadzimy, więc dynamika wprowadzania podmiotów z poprzednich lat można odpuścić w niepamięć. Tu pewnie bardziej pytanie do pana Macieja, jak inne firmy, bo Playway przez następne lata to będzie znacznie duży, to będzie jeden, dwa, może trzy podmioty, nic związanego z tym, co było w poprzednich latach. Dziękuję, bardzo proszę panie Macieju. O kilka zdań. Tak, znaczy będąc precyzyjnie, to mamy 79 podmiotów,
19 na rynku głównym, 60 na rynku New Connect, czyli brakuje nam 21 dokładnie. Pan Krzysztof, jak gdyby, no, zgadzam się, tak, no tutaj poinformował, że jakby tempo będzie dużo mniejsze, jakby nie dziwi mnie to, po prostu jakby no, mamy teraz taką sytuację na giełdzie. Natomiast no, wierzę głęboko, że jakby no, w związku z tą cyklicznością rynku kapitałowych czy rynku IPO za rok, dwa będzie można liczyć na większą liczbę debiutów, na pewno dużo większą niż teraz. I ile to zajmie? No mi się wydaje, że to jest naprawdę jeszcze kilka lat. Znaczy, to niby zostało tylko 20. No tak. Znaczy, to jest tak, że jak ja dwa lata temu brałem udział w panelu właśnie też na Gaming na giełdzie, dwa lata temu w czerwcu, to wtedy było 69 spółek, teraz jest 79, czyli 40 przybyło przez dwa lata. No nie sądzę, żeby w takim tempie te spółki przybywały w ciągu najbliższych dwóch lat, żeby ich tak dużo przybyło. W związku z tym to na pewno te 20 jakby brakujących to będzie bardziej kilka lat, to będzie 3, może 4, może nawet 5 lat, tak mi się wydaje. Natomiast wierzę głęboko, że dojdziemy do 100 spółek, bo branża się rozwija, tylko jak gdyby no, lepszej koniunktury na giełdzie, która po prostu przyciągnie z jednej strony spółki, a z drugiej strony inwestorów. Dziękuję bardzo. I jeszcze pana Łukasza poproszę o odpowiedź. Ja zacznę może trochę przewrotnie. Ja nie jestem pewien, czy setna spółka na GPW, czy na parkiecie rozumianym szeroko, to jest w ogóle to, czego polska branża gier potrzebuje. Natomiast jeśli to ma się wydarzyć, ja zgadzam się z przedmówcami, że to tempo na pewno będzie zwolnione mocno, to ja bym sobie bardzo życzył i myślę, że pewnie wszyscy byśmy sobie tego życzyli, żeby ta setna spółka, która się na GPW pojawi, czy na parkiecie, to była spółka z sercem stworzonym jakby z gamingu, tak? Powstało trochę spółek, które ewidentnie były, żeby to nie była spółka wydmuszka, mówiąc wprost, robiona trochę pod giełdę, jakby jeśli zakładamy spółkę gamingową, to i nawet chcemy ją wprowadzić na giełdę, no to jakby cały czas musimy pamiętać, że naszym głównym zadaniem, zanim zaczniemy się zastanawiać nad tym, jak ta spółka będzie funkcjonować na rynku giełdowym, to naszym głównym zadaniem jest dobre przemyślenie tego, jakie my chcemy gry robić, jak chcemy o nich opowiadać, jak chcemy odnieść sukces przede wszystkim na polu jakościowym, a potem dopiero nadejdzie ten sukces, myślę, giełdowy. O tym zresztą pan Maciej chyba wcześniej mówił, że jeśli spółka ma za sobą jakieś sukcesy jakościowe, no to też to wejście na giełdę jest dużo łatwiejsze. Ja bym bardzo chciał, żeby setna spółka to była taka, która właśnie ma serce po stronie game devu, a nie tylko po stronie giełdowej. Znaczy, jeżeli jeszcze mogę coś dodać, to ja bym bardzo chciał, żeby w tej pierwszej setce znalazł się Techland. To jest jedyna spółka z tych największych. Mówi się o tym, cały czas. No, od kilku lat się mówi. Była mowa, że jak już będzie debiut Dying Light 2, no to już jest bliżej do debiutu giełdowego. No, debiut był przecież w Dying Light 2 w tym roku, w lutym. No jak na razie tak. No, ale to pewnie koniunktura. No, ale miejmy nadzieję, że z czasem jakby Techland będzie na giełdzie. Dziękuję bardzo panu za naprawdę fajną, ciekawą rozmowę. Myślę, że moglibyśmy jeszcze długo chyba tutaj dyskutować na ten temat, ale czas nam się skończył. Dziękuję bardzo też państwu za uwagę i do zobaczenia myślę niebawem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.